Cześć, witam Was w naszym kolejnym wideo poradniku, tym razem zestawienia materiałów. Pamiętajcie o kciukach w górę, zostawieniu subskrypcji, aby być na bieżąco, a jak macie pytania, to pytajcie w komentarzach. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zestawienia, ale zanim zestawienia, to jeszcze trochę porządku. Usuńmy sobie ten przekrój, który został nam po wstawieniu kształtek. Nie będzie nam on na chwilę w żaden sposób potrzebny do szczęścia, więc co? Stwórzmy zestawienia. Nowy przedmiar. Materiał będzie nam do tego potrzebny, nie nowe zestawienie łamane na ilości. Tej opcji będziemy używać sobie do rzeczy, które chcemy policzyć w sztukach, ewentualnie gdybyśmy chcieli coś zliczać ze względu na długości. I wyjątek pewnie metry sześcienne wykopów również tą opcją. Nowy przedmiar materiału, bo nas interesują metry kwadratowe, metry sześcienne, na przykład na samym początku dla ścian. Więc nowy przedmiar materiałów. Rozciągnijmy. Co to będzie? Będą to ściany. Możemy to rozplusikować. Widzimy, że są gzymsy, ale zabieramy się za same ściany. Nazwa naszego zestawienia to będą nasze na przykład inicjały. Zestawienie ścian. Etap trzeci. Pewnie większość z tych elementów, jak nie wszystkie oczywiście, są ustawione w etapie trzecim. O etapach pewnie w jakimś innym naszym filmie, więc kliknijmy sobie OK. Następnie musimy wybrać, co znajdzie się w naszych zestawieniach. Pola zestawień będą odpowiadały za nazwy kolumn, które się pojawią w tym zestawieniu, więc zastanówmy się, co my tam potrzebujemy. Moi drodzy, na pewno potrzebujemy coś, po czym rozróżnimy poziomy, na którym ściana stoi, więc będzie to wiązanie podstawy. Następnie typ naszej ściany, co to będzie za ściana. Przyda się też oznaczenie materiał nazwa, materiał objętość, materiał powierzchnia. Jak będziemy chcieli policzyć sobie jakieś koszty, no to przydadzą nam się takie rzeczy jak koszty jednostkowe za jakąś tam jednostkę danego materiału. Więc to będą pola, które są potrzebne w naszym zestawieniu. Zanim kliknę coś dalej, zobaczmy, jak tak proste zestawienie się w tym momencie prezentuje. Więc widzimy różne poziomy. Nazwy typów, materiałów, poszczególne powierzchnie i materiały, koszt. Przejdźmy jeszcze na chwilkę do widoku 3D. Urszula, Natalia, skrót do jednostek. Wybierzmy walutę, upewnijmy się, że mamy brak jako symbol jednostki. Dodatkowo zmienimy powierzchnię, żeby była do dwóch miejsc po przecinku. Zatwierdźmy przyciskiem OK. Wróćmy do naszego zestawienia ścian. Jak widzimy, nasze zaokrąglenie się zmieniło, ponieważ zmieniliśmy te opcje w globalnych ustawieniach jednostek projektu. Na razie to zestawienie jest duże, nie jest w jakiś sposób poukładane, więc postarajmy się coś z tym fantem zrobić. Przejdźmy do pola edytuj. Dowolne, które kliknięcie przycisku edytuj przeniesie nas do tego okna dialogowego. Możemy również tu w tym miejscu u góry się przełączać. Więc przejdźmy do sortowania grupowania. Najpierw posortujmy się po wiązaniach podstawy, następnie po typie ściany. Chcielibyśmy zsumować całości, tylko sumy. Nie chcemy wyświetlać każdego pojedynczego elementu, ponieważ jeden wiersz w tym momencie w zestawieniu odpowiada za jeden zamodelowany element w programie. My chcemy to w jakiś sposób zagregować, więc nie chcemy wszystkiego wyświetlać, chcemy policzyć sumy, ale żeby móc je liczyć, musimy pamiętać, aby w zakładce formatowanie dla materiał objętość i powierzchnia ustawić licz sumy. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Jak widzimy, nasze zestawienie zostało już posortowane. Nasze sumy poszczególnych materiałów dla ich objętości i powierzchni się zliczają. Widzimy, że mamy beton C20x25, mamy ściany murowane, ściany żelbetowe. No i co teraz? Teraz byśmy się chcieli dowiedzieć może coś ze względu na poziomy, na których te ściany występują, ile na danych poziomach jest poszczególnych wartości. Moglibyśmy to troszkę bardziej udziwnić, to sortowanie. Jak to zrobimy? Więc oprócz typu dodajmy sobie jeszcze coś takiego jak materiał nazwa. Chcielibyśmy w stopce dodać sobie tylko sumę i zastosujmy pustą linię. Zobaczmy, co to nam da. Jak widzicie, w tym momencie po nazwie nas program to przesortował i coś tu posumował. Troszkę nie tak, jakbyśmy chcieli, więc ta stopka może powinna się znaleźć pod typem. Tylko sumy, pusta linia.
Jak widzicie, w tym momencie pod każdym z typów dostaliśmy pod sumę. Troszkę ta stopka dalej nie wygląda za dobrze. Spróbujmy, co się stanie, kiedy będziemy mieli ją pod wiązaniem podstawy. Na pewno będzie wtedy to zsumowane wszystkich ilości dla konkretnego poziomu, ale nie będzie to rozbite ze względu na materiał, więc jest to jakaś problematyczna kwestia. Zostawmy stopkę w dwóch miejscach, ale zamiast typu dajmy ją w materiał nazwa. Zobaczmy, co się stanie. Jak widzicie, program w tym momencie zastosował nam również inny podział, czyli teraz mamy podział ze względu na kondygnację. Raz, dwa, trzy wartości dają nam tą wartość, a poszczególne nazwy materiałów czy typów inne wartości. Więc co my chcemy tu zsumować? Nie chcemy mieć poszczególnych typów, chcielibyśmy mieć na pewno poszczególne nazwy materiału, więc możemy dalej kombinować z naszym sortowaniem, grupowaniem. W jaki sposób? Może zmieńmy sortowanie. Niech tutaj będzie sortowanie po materiał, nazwa, a tutaj dopiero po typie i stopka niech znajdzie się w tym miejscu. Kolejność ma spore tutaj znaczenie. Tak, więc mamy podział 0, silikat, silikat, łącznie 44. Ewentualnie moglibyśmy się próbować pozbyć pustej linii. Zobaczmy, jak w ten sposób. Tak, mamy poziom 0. Zmieńmy sobie jeszcze to sortowanie. Usuńmy stąd naszą pustą linię, ona nam tu typowo przeszkadza. I teraz już wygląda to troszkę lepiej. Widzimy, że ta podsuma jest dla tych materiałów, ta dla tych. Ta suma jest dla wszystkich. Pytanie, czy interesuje nas objętość i powierzchnia dla wszystkiego? No nie, prędzej nas interesuje objętość i powierzchnia dla poszczególnych materiałów, więc liczmy sobie stopkę bez naszych rozbicia na nasze poszczególne typy. I co? Już wiemy, że w poziomie 0 silikatu jest tyle, żelbetu tyle. Co możemy z tym dalej zrobić? Możemy przypisać koszt za dany materiał. Beton kupujemy na metry sześcienne. Załóżmy, że ta klasa betonu będzie nas kosztowała 210. A silikaty, powiedzmy, że też będziemy, moglibyśmy przeliczyć na sztuki, na bloczki, ale gdzieś załóżmy, że ileś tam tych bloczków będzie nam wchodzić na metr kwadratowy, więc wpiszmy jakąś tam cenę za metr kwadratowy bloczka. Wpisaliśmy i teraz co? Chcielibyśmy w jakiś sposób zacząć to zliczać. No ale równie dobrze warto czasem mieć osobne zestawienia dla elementów żelbetowych, osobne dla murowanych. Jak możemy to zrobić? Nie musimy dodawać całego zestawienia od nowa i ustawiać tych wszystkich rzeczy. Możemy w tym momencie to zestawienie za pomocą powiel widok powielić. Może to nie widok, może to powinno być bardziej przetłumaczone jako zestawienie, ale w tym momencie dodajmy, że jest to zestawienie, tutaj będzie chciał murowanych. W tym miejscu będzie to zestawienie ścian żelbetowych. I moi drodzy, jak oddzielić te dwa różne typy? Więc co? Filtr na pewno nam się do tego przyda. I filtruj według czego? Po prostu materiał nazwa jest równy beton. Murowane elementy filtr. Materiał nazwa jest równy silikat. Ok, więc już teraz mamy tylko posumowane silikaty ze względu na poziomy, na których się znajdują. Mamy materiał koszt, więc możemy przejść do pola edytuj i takiego symbolu jak f od x, czyli dodamy sobie obliczoną wartość. Będzie to wartość za materiał. Moi drodzy, skoro mamy to mieć jako wartość, musimy to liczyć jako wzór, bo będzie co? Ten materiał koszt razy, w tym przy wypadku dla ścian murowanych założyliśmy, że niech będzie ta powierzchnia. Więc co? Dziedzina wspólna, typ tej obliczonej wartości, no skoro to są pieniądze, to waluta i wzór. Uwaga, program Revit jest czuły na małe, duże znaki, wielkie, małe, jakieś dziwne litery, więc trzema kropeczkami sobie pomagamy. Materiał koszt, dajmy spację, razy materiał powierzchnia, no i program nas
okrzyczy, że mamy niespójne jednostki. Robimy w cudzysłowie waluta razy metry kwadratowe, a w wyniku chcemy mieć walutę, więc jak już pewnie zdecydowana większość z Was się domyśliła, musimy podzielić jednostkowo przez 1 metr kwadratowy. Musimy pamiętać również o formatowaniu, aby w wartości za materiał liczono sumy. I w ten oto sposób po wyrównaniu poziomo do prawej, po formatowaniu jednostki odznaczymy sobie, dodamy sobie użyj grupowania cyfr. Teraz już jest to bardziej przejrzyste. Wiemy, że jeśli byśmy to w ten sposób policzyli, że metr kwadratowy muru będzie nas kosztował 120 zł, no to łącznie za taką ilość metrów kwadratowych zapłacimy 43 tysiące. Przejdźmy do naszego zestawienia ścian żelbetowych. Sortowanie, grupowanie. Przepraszam, teraz będziemy przecież przechodzić do pola f od x. Wartość za materiał. Będzie to waluta jako typ. Następnie trzy kropeczki. Materiał objętość razy materiał koszt. I dzielimy tym razem przez 1 metr sześcienny. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Pamiętamy w formatowaniu o licz sumy. Nadpiszmy sobie jeszcze tą rzecz z tym grupowaniem cyfr. Wyrównaj poziomo do prawej. Wiemy, że w tym momencie za materiał na nasze ściany żelbetowe wydamy 8662,14, przyjmując takie ceny. Oczywiście, jeśli teraz zmienimy coś w naszym modelu, nasze zestawienia są dynamiczne, więc będą przeliczać się w tym momencie automatycznie, tak? Więc już wiemy, że możemy obliczać poszczególne wartości, mamy zestawienie tabelaryczne, tak się to prezentuje, możemy powielać nasze zestawienia. Chciałbym jeszcze Wam w kolejnym filmie przedstawić, jak nasze ilości powiązać z reprezentacją graficzną, czego one dotyczą, czyli do tabelki dodamy jakąś informację graficzną, ale to w kolejnym naszym filmie. Dajcie znać, czy się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, a żeby być na bieżąco, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym filmiku.